Na program zaprasza Bonimet, producent aerozolu Anginbon, łagodzącego podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Witam Państwa, dzień dobry po raz kolejny. Dzisiaj troszkę na temat problemów, które dotykają naszych mirusińskich. Jest pytanie krótkie, dlaczego dziecku wychodzą afty i jak sobie z nimi poradzić? Proszę Państwa, problem aftów jest złożony i nie ma takiej jednej przyczyny. Afty mogą być spowodowane brakiem odpowiedniej higieny, czy też mogą być spowodowane podrażnieniem, czy też szczoteczką do zębów, czy też protezą. No, u dziecka oczywiście protez nie ma, no, ale mogą być z tego powodu również. Mogą być też przejawem spadku odporności. Nawet w chorobach autoimmunologicznych również pojawiają się takie zjawiska. Tak więc tutaj trudno jedną przyczynę tych nadżerek, tych takich płytkich owrzodzeń w jamie ustnej określić. Więc jeżeli nie ma takiej jasnej, to trzeba szukać ewentualnie takich przyczyn, działać w ten sposób, żeby zapobiec temu, co już wiemy. Więc można oczywiście stosować na afty preparaty, które działają w sposób gojący, przyspieszają gojenie i działają też przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwgrzybicznie. I na pewno takim produktem jest propolis. Na pewno takim produktem są olejki eteryczne. Trzeba oczywiście je stosować w odpowiednim rozcieńczeniu, bo to jest jama ustna. Trzeba pamiętać też o oczorze virginijskim, który przyspiesza gojenie. Ja osobiście zalecam taką recepturę takiego aerozolu ziołowego, naturalnych produktów, którego recepturę Państwo widzicie na ekranie, ale oczywiście można dawać też inne produkty. Niemniej jednak ten produkt nie jest przeznaczony dla małych dzieci, na przykład poniżej 3 roku życia. Ja raczej bym go nie stosował. Ewentualnie można by było go na ten aerozol psiknąć sobie na wacik i tym wacikiem w te miejsca chore pędzlować. Natomiast nie podawać go w sposób jak aerozol do ust u małego dziecka. U małego dziecka można by stosować natomiast preparaty ziołowe pod postacią naparów, ale sposób stosowania tych naparów jest bardzo specyficzny. To nie jest tak, że wrzucamy na przykład saszetkę rumianku, szałwii czy babki lancetowatej do gorącej wody i czekamy, aż ona się tam zaparzy. Tutaj raczej trzeba stosować metodę, mówię o małych dzieciach, podkreślam, metodę troszkę inną, czyli wrzucić na gotującą się wodę taką saszetkę, czy bądź też łyżeczkę ziół, doprowadzić do wrzenia i dopiero odstawić i poczekać do ostudzenia. Dlaczego taka sytuacja? Dlatego, że zioła nie są sterylne, a dzieci na przykład w pierwszym roku życia mają bardzo słabą odporność, są takimi istotami, które mogą się nawet od tych ziół czymś zakazić. Więc taki sposób działania byłby dobry. Trzeba pamiętać o tym również, że w przypadku aft mówi się dużo o braku odporności, że to jest taka przyczyna ważna, więc można tutaj stosować preparaty ziołowe, czy na bazie jeżówki purpurowej, na przykład z dodatkami. Ja tu taki preparat Państwu recepturę pokazuje. Tam jest oprócz jeżówki purpurowej babka, przepraszam bardzo, nie babka, tylko rumianek i melisa oraz owoc róży, bądź też taki drugi, którym w skład którego wchodzi pyłek pszczeli, propolis oraz liofilizat z żelu aloesowego. One bardzo dobrze immunostymulują. Oczywiście pamiętać należy o tym, że jak się stosuje preparaty immunostymulujące, to raczej trzeba stosować pulsacyjnie, czyli na przykład ten preparat, tą recepturę gdzie wchodzi jeżówka w skład, stosujemy 7 dni, potem robimy 3 tygodnie przerwy i znowu 7 dni. Jeżeli chodzi o preparat z aloesem, pyłkiem i propolisem, 2 tygodnie stosować, 3 tygodnie przerwy i znowu 2 tygodnie. To jest taka najlepsza, najlepiej sprawdzona metoda immunostymulacji. Więc po pierwsze działanie miejscowe, czyli na te zmienione chorobowo błonę śluzową, a drugie stymulacja odporności, bo to też się w przypadku aft sprawdza. Sponsorem programu był Bonimet, producent aerozolu Anginbon, łagodzącego podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła.